Välkommen in. Co jest potrzebne do teatru cień? Takie zaświetlacz i ciemność. Jest bandyta i kotek. Jak to trochę jak w kinie, bo były takie różne efekty. I papier jasny nakłada na oczy, potem się to taśmą przykleja i potem patyk i jeszcze raz taśmą. Magdalena Gardas, koordynatorka Małego Kontrapunktu. W tegorocznej edycji festiwalu zaprosiliśmy 4 zespoły z krajów nordyckich. Mieliśmy zespół ze Szwecji, z Danii, z Norwegii i z Finlandii. Zobaczyliśmy również 3 przedstawienia szczecińskie, czyli Teatru Współczesnego i Teatru Lalek Pleciuga. Domina Głowacka, koordynatorka Małego Kontrapunktu. Ideą Małego Kontrapunktu jest zarażenie pasją i miłością do teatru najmłodszych widzów. Jest to również integracja najmłodszych widzów z ich rodzinami i najbliższymi. Chcemy, aby widz przychodzący na festiwal Mały Kontrapunkt był naszym przyszłym widzem podczas edycji Dużego Kontrapunktu. Nie są to tylko przedstawienia. Mały Kontrapunkt został pomyślany w ten sposób, żeby 2 weekendy zostały spojone tygodniem warsztatów lalkarskich. Każdego dnia dzieci mogły poznać inną technikę lalkarską. Kto następny? Słuchajcie, a teraz zrobimy tak, żeby nie używać głosu, dobra?